10 stycznia w starostwie powiatowym w Kozienicach na zaproszenie starosty kozienickiego Krzysztofa Wolskiego gościła przewodnicząca klubu seniora Relax z Kozienic Mirosława Wójcicka, która wzięła udział w trzeciej edycji programu The Voice Senior. Mimo iż artystka nie przeszła do kolejnego etapu, jej występ i udział w tak prestiżowym programie niewątpliwie wpłynął na promocję powiatu kozienickiego. Mamy my przekonanie, że to był wspaniały występ. Ten sukces, na który pani zasługuje i na który my czekamy, zostanie w pewnym momencie dopięty, a my będziemy po prostu mogli wtedy jeszcze z większą satysfakcją cieszyć się z tego, że jest pani mieszkanką powiatu kozienickiego i tak wspaniale nas reprezentuje. Dziękujemy. Bardzo. Gratuluję. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Przez wiele lat promuje pani ziemię kozienicką i jest pani twarzą ziemi kozienickiej, jeśli chodzi o osiągnięcia muzyczne, osiągnięcia seniorów, i jest to tak wspaniała wartość dodana w pani osobie, że życzymy sukcesów. Dziękuję bardzo. Jest mi bardzo miło. Muzyka to jest moje hobby. Kocham śpiewać. Lubię. No nie wyobrażam sobie życia bez muzyki. To już przedmieścia gorzki smak. Autobus rusza w krótki rejs. Zdyszana biegnę z żartu w żart. Z podróży w podróż, z wiersza w wiersz. I kocham, pragnę, tracę tak, jakby się chwilą stawał rok, jak gdyby świat wymykał mi się z rąk. To, co mam, to radość najpiękniejszych lat. To, co mam, to serce, które jeszcze na wszystko stać. To, co mam, to młodość, której nie potrafię kryć. To wiara, że naprawdę umiem żyć. O udziale w jednym z najbardziej popularnych programów rozrywkowych w Polsce, o miłości do muzyki i śpiewania oraz o planach na przyszłość rozmawialiśmy z Mirosławą Wójcicką w siedzibie klubu seniora Relax w Kozienicach. Do programu The Voice Senior namawiali mnie moi znajomi, przyjaciele, no i także rodzina. Tym sposobem zgłosiłam się do programu, wysyłając zgłoszenie, chociaż to nie ja osobiście to zgłoszenie wysłałam, tylko moja córka. I tam trzeba, żeby się dostać było do tego programu, trzeba było przejść pewne etapy. Więc pierwszy etap to było wysłanie zgłoszenia oraz wysłanie dwóch nagranych piosenek wideo. No ja oczywiście wysłałam kolędy, które miałam nagrane przez państwa program. Bo no, nie miałam takich nagrań. Nagrania owszem, mam dużo nagrań, ale wszystkie z zespołem, prawda, a nie solo. Więc te kolędy zostały wysłane i po pewnym czasie dostałam informację, że zapraszają mnie do drugiego etapu. No, natomiast w drugim etapie trzeba było wysłać 25 piosenek i to miałam bardzo mało czasu, 2 godziny na to, żeby szybciutko wyszukać piosenek, które ja potrafię zaśpiewać, które znam, i do tego jeszcze odnośnik z YouTube. No więc miałam tylko 2 godziny na to, udało mi się, wszystko znalazłam, wysłałam. Następnie przysłali mi informację, że wybierają mi piosenkę, którą muszę zaśpiewać. To było "Pytasz mnie, co ci dam". Przysłali mi podkład muzyczny, a ja musiałam nagrać do tego demo i wysłać to demo. Także wysłałam. No i tym sposobem przeszłam do trzeciego etapu programu The Voice Senior. Nagrania w programie miałam 16 sierpnia. Powróciłam wtedy, jak w sam raz, z koncertów, jakie z zespołem mieliśmy w Sarbinowie. I miałam się zgłosić na godzinę 7 rano w Warszawie na nagrania. I wtedy pojechała ze mną moja córka,
wnuczka i syn. Także miałam przedstawicieli także na widowni, i to byli moi seniorzy oraz przyjaciele z Krakowa. To było bardzo stresujące, samo oczekiwanie na wejście na scenę, bo od 7 rano do godziny po 12 czekałam, no i wiadomo, to był jednak stres. W międzyczasie było też nagranie, był wywiad z panem Rafałem. Sama scena dla mnie to nie była żadna trudna sytuacja, bo śpiewam, więc nie miałam tremy. Wokalistka nie miała wpływu na dobór repertuaru, w jakim zaprezentowała się podczas przesłuchań w ciemno. Wybierając się na konkursy, festiwale, zawsze sama osobiście wybieram sobie piosenki. Tu niestety nie miałam tej możliwości, ponieważ piosenka została mi wybrana przez organizatorów. Nie była to piosenka dla solisty, żeby pokazać swoje walory głosowe i wykonanie, natomiast no, starałam się zaśpiewać ją najlepiej, jak potrafię. Nie mów tak, nie mów nie, już nie zmienisz ani siebie, ani mnie. Wokół nas jeden świat, to się młodzieżowy repertuar zaczyna właśnie tak. Pytasz mnie, co ci dam? Roztańczone cienie ścian, widok z okna ciszy drugi brzeg, oczu blask, światło świec i szalony bieg serc, aż do końca, aż po krótki sen. Najbardziej, najmilej będę wspominać, kiedy pani Alicja Majewska przyszła do mnie, zaśpiewałyśmy razem fragment piosenki. Po tym występie z panią Majewską miałam jeszcze, już komisja poprosiła mnie, żebym jeszcze jakąś piosenkę zaśpiewała. Zaśpiewałam piosenkę Que sera, sera. Wszyscy się pięknie bawili z tą piosenką, ale mam taki niedosyt, bo w programie, który był teraz w sobotę, niestety tej piosenki mi nie pokazano. Nie było tej piosenki w programie, nie udostępnili jej publicznie. Także szkoda, pod tym względem szkoda, ale nie żałuję, przeżyłam przygodę swojego życia. Warto jest wziąć udział w takim programie, kto tylko lubi śpiewać, to zachęcam. Ja dzięki temu odnalazłam rodzinę, bo dzisiaj dostałam telefon od znajomych, gdzie do Domu Kultury zadzwoniła osoba z Kielc, która prosiła mnie o telefon, powiedziała, że 50 lat się ze mną nie widziała. I to jest prawda. Oddzwoniłam na ten telefon, okazało się, że to moja ciocia, która jako młoda kobieta wyjechała do Kielc i po prostu kontakt się urwał z rodziną. I dzisiaj naprawdę miałam możliwość porozmawiać sobie z tą ciocią. Jest w tej chwili, ma 81 lat i jest w domu pomocy społecznej. Nie ma żadnej rodziny, także to takie bardzo miłe było i dla niej, i dla mnie. No mnóstwo oczywiście gratulacji na Facebooku, Facebook się rozszalał, mnóstwo gratulacji, także bardzo miłe, sympatyczne to jest dla mnie w tej chwili przeżycie. Muzyka w życiu pani Mirosławy obecna była już od najmłodszych lat. Śpiewać lubiłam od dziecka, jest to moja pasja. W szkole podstawowej należałam do chóru szkolnego, śpiewałam jako solistka. Później liceum ekonomiczne, gdzie z muzyką nie miałam do czynienia. Zapisałam się wówczas do Domu Kultury, do zespołu wokalnego i reprezentowałam zarówno szkołę, jak i Dom Kultury w różnych przeglądach, festiwalach piosenki, między innymi piosenka harcerska, piosenka żołnierska i piosenka radziecka. Śpiewając piosenkę radziecką w eliminacjach już województwa kieleckiego, dostałam nominację do Inowrocławia. Także to był dla mnie też ogromny, ogromny sukces. Dostałam się na studia do Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach na kierunek wychowanie muzyczne. I tam miałam też dużo śpiewania. Śpiewałam z zespołem przy gitarach w kościołach.
na mszach świętych. Brałam udział również w festiwalach piosenki religijnej, tak zwanej sakrosąg, więc byłam w Lublinie, w Kaliszu, w Częstochowie. Z chórem duszpasterstwa akademickiego uczestniczyłam w koncertach. Byliśmy w Austrii, w Niemczech, w Paryżu, to były koncerty kolęd. We Włoszech, w Rzymie, byliśmy także na festiwalu pieśni maryjnej, gdzie zdobyliśmy pierwszą nagrodę. To było w roku 90, kiedy papież nasz chorował. Mieliśmy nadzieję, że nas przyjmie do siebie, ale nie przyjmował wówczas nikogo. Byliśmy wtedy w Castel Gandolfo na rynku, na dziedzińcu. Zaśpiewaliśmy Poloneza Ogińskiego, kiedy papież wyszedł do okienka. Radość wielka, że będziemy mieli jakieś zdjęcie z papieżem. W ogóle jeszcze taka przygoda była niesamowita w Asyżu, bo przewodnik, oprowadzając nas po świątyni, mówi tak: spotkacie świętego Franciszka i tam często siada gołąbek. Jak zobaczycie gołąbka na rękach świętego Franciszka, to spotka was wielkie szczęście. No i frajda niesamowita, bo my dochodzimy do postaci świętego Franciszka, a na dłoniach siedzi gołąbek. I każdy od razu się zastanawia, co to będzie, co za szczęście nas spotka. Przyjechaliśmy do Rzymu na kwaterę i przyszedł do nas wysłannik papieża, zapraszając nas na jego poranną mszę świętą o 7 rano w Castel Gandolfo, tam w kapliczce. No i byliśmy, zaśpiewaliśmy. Przepiękne wspomnienie, prawda? W międzyczasie jeszcze prowadziłam zespół Seniora Złota Jesień przez 8 lat. Później w 2005 roku odeszłam na emeryturę i w 2006 roku założyłam klub seniora. No nie wyobrażałam sobie siedzenia w domu. Tym sposobem realizuję się śpiewając. Najpierw był taki okres czasu, gdzie musiałam seniorów przygotować do tego śpiewania. No a potem zaczęliśmy jeździć na różne festiwale, przeglądy, konkursy, braliśmy czynny udział, reprezentowaliśmy powiat kozienicki, gminę Kozienice, województwo mazowieckie w całej Polsce. I mamy naprawdę ogromne, ogromne osiągnięcia. Mam nadzieję, że będziemy czynnie uczestniczyć w różnych koncertach i przeglądach i promować powiat kozienicki i gminę Kozienice na arenie ogólnopolskiej. Wśród dyplomów, podziękowań, statuetek i pucharów, które zdobią siedzibę klubu seniora Relax, a które przez ponad 15 lat wyśpiewali sobie seniorzy z klubu, czy to podczas występów solowych, czy zespołowych, można znaleźć takie, na których widniają ciekawe i inspirujące cytaty, jak na przykład myśl George'a Bernarda Shaw: czymże jest życie, jeśli nie szeregiem natchnionych szaleństw? Trzeba tylko umieć je popełniać. A pierwszy warunek – nie pomijać żadnej sposobności, bo nie zdarzają się co dzień. Cytat ten w dużym stopniu odzwierciedla postawy członków klubu seniora Relax oraz ich przewodniczącej, która udziałem w The Voice Senior po raz kolejny udowodniła, że nie straszne jej żadne muzyczne szaleństwo. Są takie dni w tygodniu, gdy nic mi się nie układa i jak na złość wypada wszystko z rąk. Zasłaniam wtedy okna, w najdalszym kącie siadam i sama z sobą chcę do ładu dojść, bo są dni, gdy z nieba kapie deszcz, nie mówię wtedy nic, telefon milczy też. Bo są dni, gdy z nieba kapie deszcz, zamykam wtedy drzwi, po prostu nie ma mnie.